Dzień dobrek, 2 sierpnia, Sander po drugim rwaniu, w sumie takie najmocniejsze rwanie. Kolejne szykuje się po weekendzie, jak widzicie jeszcze troszkę zostało. Czekam na to, aż reszta tych owoców się dokoloruje, złapię troszkę lepszy kolor, aż te gdzieś tutaj pod spodem też wyciągnął kolor. Tak to w miarę przyzwoicie. Po sąsiedzku mały CC Red. Jak widzieliście na ostatnim filmie, też go troszkę poderwałem. Co czerwieńsze, reszta się koloruje. No i w ciągu, podejrzewam, następnego tygodnia, maksymalnie dwóch, to ten CC Red cały praktycznie zniknie. Tak samo jak i Sander, bo tutaj bardzo wiele owoców jest już bądź będzie już w następnym tygodniu gotowych do zbioru tak na czysto. Ale nie o tym dziś. Dziś chciałem wam pokazać typowo z bliska owoce Sandera i owoce CC Reda i tak sobie to porównać bez drzewa, zdjęte owoce, żebyście mogli zobaczyć, jakie są różnice między tymi dwiema odmianami, które no tak naprawdę po pirosie, pojawiają się po pirosie, bo zaraz po pirosie bądź też w trakcie zbiorów pirosa mamy Sandera, później wchodzi CC Red i z tego, co mi wiadomo, to CC Red jest ostatnią z tych takich typowo letnich odmian. Więc no, warto się temu też tak troszkę z innej perspektywy przyjrzeć. No, a wszystko mam jak zwykle w bagażniku. Mam nadzieję, że to będzie dobrze, ładnie widać. Tu mamy Sandera, obok mamy CC Reda. I tak, pierwsza rzecz, jaką chciałbym wam tu powiedzieć. Na pierwszy rzut oka widać dużą różnicę w rozmiarze. Tu na Sanderze jest sporo owoców, no naprawdę fajnych, 8+, 8,5 w plusie nawet. CC Red jest bardziej taki stonowany, nie ma tych dużych owoców, ale wszystko po kolei. Dojrzałość owoców. Tego typu owoce, widzicie jasny, żółty kolor na spodzie, jeśli je tak obrócimy, to są owoce gotowe do zbioru. I one smakują najlepiej, nie ma problemu też z krótkim przechowywaniem ich, tym bardziej bardzo ładnie leżą na półce. Taki owoc znajdzie się w koronie, gdzieś gęsto pod liściami. To też jest wyciągnięty owoc spod korony, to również, więc on dojrzewa nawet i pod liściami, niekoniecznie łapiąc taki rumieniec jak tu macie. Ale będzie to taki delikatny pasek, troszeczkę czerwonego i to jest już gotowe, dojrzałe. Tu oczywiście są owoce z wierzchu wyciągnięte, dużo czerwieńsze, no ale no niestety w tym roku widać tu delikatne kropeczki od gradu. No ale na cele właśnie tego porównania, spojrzenia na to, no to wziąłem i takie owoce. Sander ogólnie będzie bardziej taki bańczasty. Rzadko się zdarza tego typu owoc, gdzie on jest przyokrąglony, typowo idaretowy. Bardziej będzie szedł w stronę Red Deliciousa, całej tej grupy Goldena po Gibberellinie, gdzie będzie wyciągnięty troszkę. I to jest jedna z takich rozpoznawczych cech. Taką samą cechę ma CC Red. On jest bardziej powyciągany. Nie jest to typowo okrągły owoc, jest wyciągnięty. I tak, widać na pierwszy rzut oka kolor jednego i drugiego. Tu macie wyraźny pasek, wyraźnie widać to paskowanie. Na CC Redzie ten rumieniec jest bardziej rozmyty, przedchylniki są bardziej widoczne. Zdarza się też taki owoc, o jak tu, gdzie
troszkę więcej jest tego paskowania, ale to nadal jest CC Red. No, to jest odgnieciony akurat od drutu, więc CC ma właśnie specyficzne, moim zdaniem specyficzne właśnie to ukształtowanie przedchylinek. Te przedchylinki są widoczne i jak spojrzycie od strony ogonka dosyć głęboko i tu jest takie delikatne wypłaszczenie na każdym owocu, więc to też jest bardzo łatwo rozpoznać. Nie żółknie, jeśli dojrzewa. Tu owoc nie żółknie, nadal jest zielony. Jeśli jest na wystawie słonecznej, to w dużej ilości przypadków to się wszystko zaczerwieni. Oj, muszę przerwać na chwilę, bo tu po sąsiedzku są żniwa. Kontynuując, tu przy gnieździe nasiennym widzicie zresztą, jest to dosyć wyraźny dołek, aczkolwiek Sander te dołki ma dużo, dużo głębsze, moim zdaniem bynajmniej. Możecie to zauważyć. Dużo głębsze. I tak, co tu jeszcze? Smakowo. Smakowo. Moim zdaniem CC Red dużo bardziej słodkie jabłko. Pozbawione takiego delikatnego kwasku, gdzie taki kwasek delikatny jest wyczuwalny na Sanderze. Oczywiście jest słodycz, ale ten kwasek jest wyczuwalny. Co jeszcze z organoleptycznych rzeczy? No wzrokowo moim zdaniem zależy kto co lubi. CC Red wygląda ładniej, ale tutaj niczym nie mogę umniejszyć Sanderowi, niezależnie od tego czy będzie on obrócony tym jaśniejszym, bez rumieńca, czy też poobracamy go rumieńcem, i tak obie odmiany dosyć fajnie się prezentują. Co do dojrzałości już wspominałem, owoce, które tu delikatnie żółkną, są najsmaczniejsze i będą dobrze leżeć. Dalej, smakowo, jeśli weźmiemy sobie owoce nieprzyżółknięte, tu tego kwasku jest dużo więcej, mało cukru wtedy. Przy CC Redzie na smak wpływa tu bardzo kolor. CC Red w takim wydaniu, jak na przykład raz, dwa, ten, te owoce będą dużo bardziej słodkie od takiego owocu, gdzie tego jeszcze rumieńca nie ma tak mocnego. Dobra, zatrzymam, przekroję, zobaczymy co jest w środku. No i po przekrojeniu tu mamy CC Reda. Możecie sobie zobaczyć, że w kształcie jest, nawet i gniazdo nasienne jest bardziej podługowate, to tu widać. A przy Sanderze tu kształt gniazda nasiennego jest bardziej okrągły. Co do ilości pestek, no to nie będę tam wygrzebywał, ale pestki są. Wielkość tego gniazda nasiennego przy jednej i przy komory nasiennej, przepraszam, przy jednej i przy drugiej odmianie jest porównywalna. Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Teraz z rzeczy technicznych. Bolączki obu odmian. Sander, jak już wspominałem, potrafi pękać, potrafi strzelać na drzewie, jeśli jest przetrzymany, jeśli jest mało wody. Owoce tego rozmiaru, gdzie zaczynają dojrzewać, potrafią pękać. Oczywiście duży owoc też pęknie, ale najbardziej narażone są na to mniejsze owoce, na to strzelanie. CC Red z kolei potrafi się osypać. To już też wam wspominałem. Tu trzeba trzymać rękę na pulsie co do zbioru, bo jednego dnia mamy owoce na drzewie, drugiego mogą być pod drzewem, zwłaszcza jeśli mamy delikatny bądź mocny wiatr, to te owoce potrafią spaść.
Dalej, możemy przejść do drzewa. Pokażę Wam jeszcze. No, nie będzie to zbyt dobre porównanie, bo Cicereda mam małego, a Sander już tu troszkę rośnie. Ale pokrój drzewa. Sander, jak widzicie, no moim zdaniem w miarę normalnie rośnie. Nie ma jakiegoś specyficznego pokroju. Łatwy jest dość w formowaniu, aczkolwiek ma kruche drewno, czyli naciąganie wierzchołku w przywiązaniu powoduje często gęsto rozłamywanie się tego wierzchołka, zwłaszcza jeśli mamy tak zwane V na górze i potrafi się też rozłamać, jeśli nie mamy po prostu, nie są krótkie pędy. O, widzicie, tutaj mam kilka długich pędów, na których na szczęście nie było dużo owoców. W innym przypadku takie pędy potrafią się wyłamać. Tego typu... rak. Nie szczególnie, choć zdarza się, że ten rak zaatakuje Sandera, ale nie jest to jakiś wielki problem. Odnośnikiem może być tu Pyros, który jest typowo rakową odmianą. Rak go bardzo lubi. To tu nie ma takiego problemu przy jednej i przy drugiej odmianie. Teraz do Sisi. Przy Sisi Redzie, z tego co zauważyłem, ten wzrost jest bardziej taki kolumnowy. Potrafi iść do góry. Pędy wyrastają po dość ostrym kątem. Tu możecie zauważyć. Przy Sanderze akurat tego nie ma. Nie ma tego ostrego kąta. I są dosyć sztywne. Nie rozłamuje się tak jak Sander. Jest podatny na to, że możemy go sobie przygiąć bez problemu. Więc to jest na plus. Nie ma tu też problemów jako takich z rakiem. No, jeśli sami sobie tego problemu z rakiem nie stworzymy. Co jeszcze? Choroby. Par na jednej i na drugiej odmianie w miarę tak samo. Nie ma tu żadnej wielkiej podatności na parcha. Kontynuując, jesteśmy na parchu i jedna i druga odmiana, czy to CC Red, czy Sander, nie jest jakoś szczególnie podatna, czy szczególnie wrażliwa na parcha. Powiedziałbym standard. Jak zapuścimy, no to ten parch wejdzie, tu nie ma co gadać. Jeśli chronimy, tego parcha nie ma. Aczkolwiek skłaniałbym się ku temu, że gdzieś CC Red ma, przepraszam, Sander ma gdzieś troszkę większe skłonności do tego, aby tego parcha łapać. Kolejna sprawa, mączniak. Zdecydowanie Sander jest bardziej wrażliwy na mączniaka. Tu nawet jest przykład doskonały. Zdecydowanie jest bardziej wrażliwy na mączniaka. Na CC Redzie tego jakoś szczególnie nie zaobserwowałem, żeby ten mączniak atakował, chociaż rosną obok siebie. W zeszłym roku na przykład tu nie było tak intensywnej ochrony na tym młodym jak na Sanderze. I na CC Redzie na tych pędach nie było widać tego mączniaka, a na Sanderze ten mączniak był. Kolejna sprawa z rzeczy technicznych. Jedna i druga odmiana jest na dziewiątce. Tu potrafią wyjść odrosty korzeniowe. Tu tych odrostów jeszcze nie widać, ale tam, gdzie tam u kogoś widziałem CC Reda, to nie zauważyłem jakoś, żeby tych odrostów gdzieś dużo było. Jedna i druga odmiana, podejrzewam, skłaniam się ku temu, że tu nie ma jakiegoś większego problemu co do odrostów. Jakaś szczególna regresja co do owoców nie zauważyłem, choć też mam pewne przypuszczenia, bo mam w sadzie kilka drzew, które są Sanderem,
a mają zupełnie, zupełnie inny, nie pokrój, a zupełnie inny wygląd owocu. Zaraz się postaram to znaleźć. O właśnie, tego typu owoce, tego typu drzewo może być tego przykładem. Tu nie ma tego mocnego czerwonego koloru, co na sąsiednich drzewach. Zobaczcie, że to jest taki mdły kolor, ten pasek jest mdły. Po sąsiedzku, zobaczcie, piękny czerwony kolor. O. Więc to by była taka moja, moje małe przypuszczenie co do regresji Sandera. Regresji bądź też jakiegoś innego klonu. Przy CC Redzie, tam wam pokazywałem wcześniej pojedynczy owoc, który ma więcej paska niż powinien teoretycznie mieć. To też, o, zobaczcie, to też zdarza się też CC Red, który nie będzie miał tego rumieńca tak mocno rozmytego, będzie tego paseczka troszkę więcej, ale nadal smakowo jest to samo. No, tu po sąsiedzku żniwa. Co wam jeszcze mogę powiedzieć o tych dwóch odmianach? I jednej, i drugiej odmiany w tym roku troszkę dosadziłem, z czego więcej mi doszło Sandera niż CC Reda. CC Reda dlatego troszkę mniej, gdyż obawiam się o to opadanie owoców i chcę dopracować sobie jakiś system z biegiem czasu, że po prostu czy przez opryski, czy przez przerzedzanie. No i znowu nam bizon przerywa. Słychać go. Chyba ostatni przejazd. Zaraz go tam zobaczycie. No akurat dziś jest okienko pogodowe na żniwa. Jutro zapowiadane silne opady. Więc dziś wszyscy się dosyć mocno tutaj u mnie w okolicy śpieszą, żeby to pozbierać, bo tam w oddali idzie bizon. Tam nie będę wybiegał i go kamerował. Dalej, co do tej właśnie paskowania się CC Reda, no to tu możecie zobaczyć kolejny przykład, że delikatnie ten pasek występuje. No tu nawet będzie owoc. O. I ten paseczek jest widoczny, ale w smaku to jest nadal to samo. Dobra, to teraz tak jeszcze z ciekawości. Zobaczcie, tu nawet mogę sobie przyłożyć jeden owoc do drugiego, a najlepiej zaraz zerwę któryś, który jest mniej więcej w takim samym kolorze. O, jest tutaj. O. Zobaczcie, dwie różne odmiany. Niżej CC Red, wyżej Sander. To są dwie różne odmiany. Wyglądają bardzo podobnie, smakują całkowicie inaczej. Także też zdarzają się takie rzeczy i w CC Redzie. Aczkolwiek moim zdaniem nie jest to problemem, gdyż w ogóle, bynajmniej u mnie z tego co tutaj już rwałem, to jest dosłownie może ze 3 drzewka, które wykazują właśnie to, że ten pasek jest widoczny, a nie taki typowo rozmyty rumieniec. No i cóż wam mogę tu więcej powiedzieć. Kontynuując do tego, dlaczego mniej CC Reda. Nie mam jeszcze opracowanego żadnego dobrego sposobu na to, aby powstrzymać typowo opadanie CC Reda. Wszystko trzeba wypracować w praktyce, więc dlatego więcej tutaj nie dosadzałem CC Reda. W sumie jest go i tak 2, 4, 5, 6, 7, 9 rzędów będzie, niecałe 2000 sztuk.
Tak, niecałe 2000 sztuk, więc to w zupełności wystarczy. I tyle Wam mogę powiedzieć co do tych dwóch odmian. Chyba że macie jeszcze jakieś pytania, no to ewentualnie w komentarzach. Co do tonażu, czy z jednego, czy z drugiego, no to nie będzie to w żaden sposób miarodajne, gdyż tu mamy drugi rok po posadzeniu, tu mamy piąty rok po posadzeniu, więc absolutnie tu nie mam odniesienia, żeby jakkolwiek porównać jedno do drugiego. Nie chcę tutaj przekłamywać, szacować czy cokolwiek. Tak samo nie chcę mówić, jak wygląda ten sezon na Sanderze. Jeszcze się nie skończył. Jeśli się skończy, podsumuję. Ewentualnie zobaczymy, jak to, ile to jeszcze potrwa. Jak dobrze wiecie, ten sezon jest dość specyficzny. Jest dużo wcześniej ten zbiór tych letnich odmian. I tu właśnie nie chcę nic wysnuwać, żadnych szacunków. U mnie będzie to przeliczenie na ewentualnie tonażu na sztukę drzewa i to będzie najbardziej miarodajne. To też nie chcę się odnosić do Pirosa, który w dużo większym stopniu mi przemarzł. Zobaczcie, to są właśnie takie fajne owoce Sandera. Kontynuując, nie chcę się odnosić co do tonażu, czy nawet ilości kilogramów jabłek na drzewo, porównując tego Sandera do Pirosa, które były sadzone praktycznie w tym samym roku, gdyż tam te uszkodzenia mrozowe, tam dużo więcej przemarzło i nie będzie to w żaden sposób miarodajne. Z tego, co Wam mogę powiedzieć, to tak. Pirosa każdy zna, Sandera niekoniecznie każdy zna, tym bardziej CC Reda nie każdy zna, choć coraz więcej osób zna już te dwie odmiany, coraz więcej osób sadzi, coraz więcej konsumentów się rozgląda za tymi odmianami, jak również w zeszłym roku już się spotkałem, że niektóre grupy z chęcią brały i Sandera, i CC Reda w swoje oferty i skupowały to jabłko, więc jest to jakaś też alternatywa. Więc tak, to jest moja subiektywna ocena obu odmian. Praktyczna ocena z tego, co ja widzę, jak one wyglądają, jak się zachowują, jak te dwie odmiany rosną, jak wygląda ich owocowanie, jak te owoce wyglądają, jak to smakuje. Więc tutaj proszę tam się bardzo nie opierać na tym, że to są jakieś ścisłe wytyczne czy coś takiego. Nie, to jest tylko i wyłącznie moja ocena tego, jak ja to widzę i jak po prostu odbieram te odmiany. Są to odmiany letnie, tak jak ja już mówiłem, w tym roku typowo letnie, więc no, ten sezon jest dużo, dużo bardziej zaskakujący, dużo szybszy przy odmianach letnich. No i cóż Wam mogę więcej tu powiedzieć. Każdy nasadzenia planuje według siebie. Każdy chyba wie, co najlepiej będzie działać w jego mikroklimacie, bo tu nie czarujmy się, u mnie dana odmiana może wychodzić bardziej czerwona bądź mniej czerwona, u kogo innego będzie inny rodzaj ziemi, inna wystawa i już będzie inaczej to wyglądać. Więc to wszystko są czynniki, które, uwarunkowania, które każdy ma u siebie i każdy moim zdaniem sam wybiera to, co sobie tam zasadzi, czy zasadzi to, czy nie zasadzi tego. To wszystko zależy od Was. Dobra, wszystko. Dzięki bardzo za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się, cześć.